Autorozmowni. Dzisiaj będzie bardzo, bardzo kulturalny program. Ze względu na to, że jest z nami bardzo kulturalna osoba, Kasia Chorąży-Czewska. Witam cię bardzo, bardzo serdecznie. Cześć Tomku. Ale ty również jesteś odznaczonym człowiekiem dla kultury, bo zrobiłaś dla kultury dużo. Można powiedzieć, że się zasłużyłam tej kulturze, bo tak się nazywa to odznaczenie. Zasłużyłaś się? Jak się zasłużyłaś, powiedz? No, myślę, że to moją taką działalnością w różnych obszarach, bo ja byłam związana zawodowo z 4 instytucjami kultury, a oprócz tego prowadzę też taką działalność na zasadzie współpracy z innymi instytucjami. To gdzieś tam zostało zauważone, docenione i jest mi bardzo miło i to jest taki wiatr w skrzydła dla mnie. Myśmy się poznali kilka lat temu przy okazji twojego zarządzania ośrodkiem, nazwijmy to w województwie gorzowskim byłym. Mhm. To było w Jeninie? Nie, to nie było w Jeninie. Nie, ja wtedy byłam w Gminnej Bibliotece Publicznej w Bogdańcu. Ach, to było w Bogdańcu. Tak. Dobrze. I tam jak gdyby rozpoczęła się nasza znajomość i tam również zauważyłem, że działasz mega prężnie. To nie była jedyna instytucja, w której się przewijałaś, ale ty w każdej z tych instytucji tworzyłaś takie swoiste gniazdko dla kultury, bo tam się dużo działo. No tak, to prawda. Ja też słyszałam takie głosy od społeczności lokalnych, że szczególnie właśnie w tych małych miejscowościach, że nareszcie właśnie te takie ośrodki kultury zaczynają żyć, to co jest oczywiście bardzo miłe. Ja myślę, że tutaj ważną kwestią jest to, żeby się też otaczać takimi ludźmi, z którymi można wiele zrobić, bo w każdej z tych instytucji ja właśnie starałam się poszukiwać takich lokalnych liderów, którzy też zajmowali się różnymi dziedzinami, bo to nie tylko byli ludzie tacy związani wprost z kulturą, ale i historycy, i jakieś takie koła zainteresowań, koła gospodyń wiejskich, więc wydaje mi się, że to też jest taka recepta na sukces, żeby dobrać sobie taki fajny zespół i dać im takie pole do manewru, bo to też nie chodzi o to, żebyśmy projektując taką ofertę kulturalną, narzucali jakieś takie swoje propozycje, tylko dali takie szerokie pole manewru tym ludziom, którzy mają w sobie inicjatywę i są właśnie kreatorami i pomysłodawcami. Tylko ty mówisz o ludziach z zewnątrz, ale ja odniosłem... Z otoczenia instytucji. Mhm. No właśnie, a ja odniosłem kilkakrotnie wrażenie, że ty wchodząc w pewien zespół ludzki, potrafiłaś tych ludzi obudzić. Oni zaczynali jak gdyby tworzyć na nowo. Pojawiałaś się w miejscu, które, i to absolutnie nie wytykam żadnego z tych miejsc, pojawiałaś się w miejscu, w którym było trochę marazmu, no bo to mała miejscowość, to nie będziemy nic robić, będziemy zadowoleni, a ty powodowałaś, że to zaczynało kwitnąć i ci ludzie w środku działali. Ja to troszkę inaczej postrzegam. To nie jest kwestia obudzenia z marazmu, tylko może pokazania nowych możliwości, bo przeważnie to było tak, że te instytucje działały według jakichś takich wieloletnich schematów. Mhm. Był jakiś taki stały kalendarz wydarzeń uzgodniony z gminą, tego się trzymaliśmy i to był taki plan minimum, który się robiło. A ja jestem, myślę, mogę tak powiedzieć, specjalistką od zarządzania projektem. I ja pokazałam, że można właśnie troszkę zmienić myślenie dotyczące projektowania oferty kulturalnej i właśnie skupić się na takiej działalności projektowej, co myślę bardzo fajnie się sprawdziło. No ale powiedz mi, w małej miejscowości, no bo Bogdaniec, na przykład Bogdaniec w tym momencie dajemy jako przykład, nie jest zbyt wielką aglomeracją. Jest to miejsce, gdzie jest raczej skupiona ilość ludzi, raczej taką troszkę sypialnią. Jest sens w takich jednostkach budować kulturę i jednoczyć tych ludzi, powodować, że coś się zaczyna dziać? Oczywiście to też nie jest tak, że jakaś taka mała, gminna instytucja będzie konkurencją dla tych dużych miejskich, typu filharmonia czy teatr. To w ogóle nie o to chodzi, ale to jest kwestia też zagospodarowania tego czasu wolnego, bo no, ci ludzie wracają do swoich domów i są spragnieni właśnie takich doznań dodatkowych, szczególnie jeżeli chodzi o takie działania dedykowane rodzinom, bo
wiele z nich, typu, nie wiem, spacer obywatelski, to były takie działania międzypokoleniowe, bez limitu wieku, więc tutaj fajnie nam się udało zaktywizować całe rodziny. Więc... Ale również dzieci przede wszystkim, chyba w wielu wypadkach te dzieciaki, ja widziałem, jak one się kleiły do ciebie, przychodziły, bo coś się dzieje, bo możemy popracować, możemy porysować, pomalować, potworzyć, to było takie fajne. Ja myślę, że to jest też kwestią tego, że ja w ogóle, ja traktuję dzieci po partnersku. Nie traktuję ich z góry, z takiej perspektywy, ja tu jestem dorosły, a ty jesteś tylko dzieckiem. I dzieci to czują. I zawsze jakoś tak z dużą łatwością nawiązywałam właśnie kontakt z tymi młodszymi odbiorcami. I to tak pozostało do tej pory. Ale powiedziałaś piękną rzecz. Ja tak mam akurat w wypadku szkoły. Traktować ich na równi. Traktować ich jako partnerzy do zabawy, rozmowy, pracy i tak dalej, i tak dalej. I oni się otwierają. Kasia, było kilka takich, nazwijmy to, mniejszych jednostek i nagle dowiedziałem się, że zaczynasz pracę w Gorzowskim Muzeum. Ty i muzeum? Muzeum to mi się bardziej z półkami i eksponatami kojarzy, a ty raczej nie w tym kierunku. Nie, nie. W muzeum ja się zajmuję promocją, więc ja tutaj raczej jestem od tego, żeby wyjść z tym komunikatem na zewnątrz dotyczącym działalności, no takiej właśnie stricte muzealnej, na przykład organizacja wernisaży. Ta działalność taka organizacyjna czy edukacyjna to jest tutaj troszkę w mniejszym zakresie przeze mnie prowadzona, ale i tak staram się od czasu do czasu gdzieś tam przemycać takie dodatkowe Czyli swoje aktywności. Nie zaczęłaś pracować jako muzealnik, tylko nie. Ciągle gdzieś tam w swojej dziedzinie. Ale legitymację muzealną posiadam. Także jestem muzealnikiem na papierze. Powiem ci, że ja w pewnym momencie tak trochę zwariowałem. Powiedziałem sobie, ale zaraz, Katarzyna, osoba, która ma mnóstwo mocy, energii i siły, wszędzie jej pełno, ma usiąść w muzeum? Bo muzeum raczej stereotypowo kojarzy nam się z eksponatami, z ciszą, z kapciami i tak dalej. A tu się okazuje, że tam można również robić coś więcej. No kapci to nie ma już od dawna, natomiast cóż, nie zauważyłeś, to jest tylko stereotyp. Muzeum jest taką instytucją też no, niezwykle aktywną, mogę powiedzieć. Tutaj dzieje się naprawdę dużo i u nas się dzieje szczególnie dużo o tyle, że my jako muzeum mamy 4 muzealne filie i każda z nich ma troszkę inny profil działalności, więc myślę, że to też powoduje to, że odbiorcy zawsze znajdą u nas coś dla siebie. Ja wiem, że teraz będzie trudno odpowiedzieć na to pytanie, ale spróbujmy. Czy realizujesz się w życiu? Czy kochasz to, co robisz? Czy to jest to, co chciałabyś robić zawsze? Ja uważam się za człowieka kultury. To był mój taki świadomy zawód, świadomy wybór, jeżeli chodzi o ścieżkę zawodową, dlatego że ja skończyłam kulturoznawstwo. Potem zrobiłam studia podyplomowe menadżer kultury, a potem jeszcze robiąc studia takie uzupełniające magisterskie, pisałam pracę magisterską dotyczącą właśnie zarządzania w kulturze. Więc tak, to jest moja taka pasja i nie wyobrażam sobie siebie w innej branży. A czujesz się dobrze jako taki aktywator, jako taki akcelerator, bo w wielu wypadkach jesteś tym taką iskierką zapalną do różnych akcji. Tak, ja lubię w ogóle kreować różne działania. Ja mam czasem tak, że gdzieś tam przed oczami jakaś taka wizja się u mnie pojawia i ja wiem, że ja to muszę zrealizować. I prawda jest taka, że to mi się udaje. Czasem muszę troszkę dłużej poczekać na realizację jakiegoś pomysłu, ale myślę, że to jest też kwestia takiej konsekwencji i przekonania, że to, co gdzieś tam mi zaświtało, to jest dobre i może się przysłużyć wielu ludziom. To właśnie powiedziałaś zaświtało. Czy to oznacza, że wstajesz rano, otwierasz oczy i masz tak jak Dobromir, takie coś popuka, eureka? To czasem jest w środku nocy. Czyli potrafisz się obudzić? Tak, ja w ogóle stosuję system karteczkowy. Chodzę wszędzie właśnie z takimi karteczkami, gdzie zapisuję różne rzeczy. Mam karteczki takie właśnie też z pomysłami. W domu na przykład mam swoją pracownię, bo ja też zajmuję się no, innymi aktywnościami. O, zaraz o tym powiesz. No więc ja zawsze mam przy sobie coś do pisania,
powiem, że ta pamięć ludzka bywa ulotna i warto właśnie takie pomysły zanotowywać i później gdzieś do nich sięgać. Powiedziałaś o jeszcze innych aktywnościach. To już się w tym momencie wkopałaś trochę? To jest taka trochę sfera hobby. Tak mniej więcej 12 lat temu, w momencie, kiedy miałam zawodowo taką przestój. Mhm. Wymyśliłam sobie, że zacznę stylizować meble. I od tamtej pory, po kolei to było oczywiście, ja sobie utworzyłam najpierw taką stolarnię i od tamtej pory rzeczywiście tak regularnie, co jakiś czas się tym zajmuję. Najpierw to było tak na własny użytek, potem było tak w kręgu znajomych, a potem te kręgi były coraz szersze. Przez jakiś czas miałam działalność gospodarczą i właśnie też na taki szerszy rynek te meble przygotowywałam. Nawet muszę powiedzieć, że kilka takich muzealnych obiektów mi się udało przygotować, na przykład krzesła w moim biurze. Czekaj, bo ja w tej chwili otrzymam wyobraźnię, mam wyobraźnię naprawdę sporą, próbuję sobie ciebie... Muszę cię ugościć u siebie w biurze, zaprosić na kawę. I tak się wprosiłem właśnie. No właśnie. Ale ja sobie próbuję wyobrazić ciebie ze szlifierką, albo z papierem ściernym. No tak, tak, to są na pewno narzędzia mojej pracy, bez tego to byłoby ciężko. To jest może z jednej strony mniej kulturalne, ale z drugiej strony równie kreatywne. Czyli co? Znajdujesz, dostajesz od kogoś jakiś stary, zaniedbany, może nieuszkodzony, ale zaniedbany mebel. I nadaje mu drugie życie. Ale nie powinieneś być aż taki bardzo zdziwiony, bo przecież razem współpracowaliśmy przy takim projekcie Teatrzyk Majstersztyk, gdzie właśnie zajmowaliśmy się z grupą dzieciaków takim właśnie konstruowaniem i tam mieliśmy Ale skonstruowaliśmy ogromną ramę teatru. Pamiętasz? To było naprawdę takie potężne, bo w niej się zmieściła grupa około 20 dzieciaków. To był taki teatrzyk kukiełkowy, ale taki przeskalowany, wielkoformatowy. No i ty wtedy spowodowałaś, że nie tylko dzieci się doskonale bawiły, ale mnóstwo dorosłych przychodziło, którzy pomagali. Zrobiliśmy turnę po gminie. Jeździliśmy i po szkołach, i byliśmy wtedy w środowiskowym domu samopomocy. Zrobiliśmy właśnie taki teatr objazdowy. Ja bardzo dobrze wspominam tamten czas. Ale też na przykład miałam taki projekt, który dotyczył takich relacji międzypokoleniowych w sąsiedztwie Muzeum i Filharmonii i tam też konstruowaliśmy, tylko że to były ścianki muzyczne. Kasia, później stanęły w ogrodzie muzealnym. Także no trochę było takich działań. Trochę, to ciężko byłoby zliczyć. To ja w takim razie zapytam o jedno tylko działanie. Mm-hmm. Z którego jesteś najbardziej, może nie dumna, a zadowolona, które sprawiło ci najwięcej przyjemności? Ale ja jestem jednak z tego dumna. To mogę powiedzieć z pełną odpowiedzialnością. To jest właśnie projekt Igra z wnuczką babcia dziadek będzie słychać u sąsiadek. To jest właśnie ten projekt taki w sąsiedztwie Muzeum i Filharmonii, stąd te sąsiadki w tytule. Ale to też było takie połączenie potencjałów na pozór różnych, dlatego że Filharmonia jako ta najmłodsza instytucja kultury w mieście i muzeum jako najstarsza instytucja i też te dwa pokolenia, czyli wnuczkowie i dziadkowie. Okazuje się, że mają ze sobą więcej wspólnego niż im się by mogło wydawać. Więc to się udało świetnie. To był też taki projekt długofalowy. To był taki proces, więc te relacje naprawdę miały szansę się pogłębić nie tylko między dziadkiem i wnuczkiem jako osoby o tych więzach krwi, ale też w tej całej grupie, bo my do tej pory gdzieś tam się spotykamy, widujemy, zapraszamy się na jakieś dodatkowe imprezy, tak. I to się cały czas dzieje. I co dla mnie bardzo ważne, ten projekt miałam przyjemność realizować w partnerstwie z seniorką. To wtedy były takie założenia programowe, czyli animator 35- i animator 60+. I wtedy właśnie do współpracy zaprosiłam Jolę Kępkę, z którą zrealizowałam tak wiele, jeżeli chodzi o ofertę kulturalną. To jest taka moja
matka chrzestna, można by powiedzieć. Bo wtedy było i wspólne malowanie, i wspólne śpiewanie, tak, i tańce. Wspólne śpiewanie, tak. To taka impreza bardzo, bardzo integracyjna i z niej jesteś dumna. Tak, najbardziej. Bo to jest, ale to jest twój autorski projekt od samego początku, tak, do samego końca pozamykałaś to wszystko. Tak, generalnie ja w momencie, kiedy wchodzę w jakiś projekt, to na, nie wiem, 200% minimum, dlatego że ja piszę wniosek, tak jest, ja realizuję warsztaty, ja rozliczam. Także ja to robię od początku do końca, tworzę umowy, no wszystko, kupuję materiały warsztatowe i ja to traktuję jako takie swoje dziecko, oddaję. Bo ty jesteś taka trochę Zosia Samosia, nie dlatego, że nie ufasz ludziom, tylko ty się lubisz realizować na wielu polach. Lubię, ale też właśnie nie do końca Zosia Samosia, bo przypomnę ci, jak mówiłam o tym otaczaniu się właśnie takimi ludźmi, z którymi można wiele zdziałać. Każdy z tych projektów to jest cała właśnie grupa ludzi, która mnie wspierała. No bez ludzi nie da się zrobić, tak, dużych projektów przede wszystkim. Tak, tak, tak. Teraz na przykład weszłam w taki projekt, który realizuję dla Narodowego Centrum Kultury. Wyprzedziłaś moje pytanie, okej. Okay. O proszę, jak my się dobrze rozumiemy. Projekt nosi nazwę Archiprzygody i muszę powiedzieć, że to było takie trochę moje zawodowe marzenie już od kilku lat, bo to jest taki obszar moich zainteresowań. Ja też jestem taką aktywną turystką i lubię właśnie zwiedzać różne zakątki świata, zwracając uwagę na te walory architektoniczne, więc cieszę się, że się zakwalifikowałam do tego projektu i w tej chwili zrealizowałam właściwie cykl warsztatów w Krzyżu Wielkopolskim, a już za 3 dni mamy wielki finał i będziemy uczestniczyć w grze terenowej śladami takich perełek architektonicznych Krzyża Wielkopolskiego. Gra nosi nazwę Kolejna Archiprzygody, dlatego że Krzyż jest miastem, który koleją stoi. Bez tej kolei tak naprawdę tego miasta by w ogóle nie było. Ja jestem osobiście bardzo zafascynowana historią tego miejsca i muszę powiedzieć, że po tym cyklu warsztatów to już się czuję jak taka specjalistka, już mogę być przewodnikiem po Krzyżu. Już myślałam, że powiesz starsza pani, bo tak to zaczęło brzmieć, ale nie. W twoim wypadku akurat wiek nie ma zupełnie znaczenia, bo ty masz tak zwariowaną i tak kreatywną głowę. A ja chciałem się jeszcze zapytać o taką rzecz, a skąd ty bierzesz te pomysły? Bo ja rozumiem, budzisz się w nocy, problemy ze snem, karteczki i tak dalej, ale... No problemami ze snem bym tego nie nazwała. W sensie, że się budzisz, ale właśnie o to mi chodzi, że tak naprawdę skąd się w twojej głowie rodzą te pomysły i czy to są od razu jakieś troszkę szersze, czy jest impuls i ty do niego dobudowujesz? Ciężko odpowiedzieć tak jednoznacznie na to pytanie, bo to tak naprawdę inspiruje mnie wiele rzeczy. Narodowe Centrum Kultury w ramach programu Bardzo Młoda Kultura wydawało też takie zeszyty z inspiracjami lokalnymi właśnie. Pokazywało te projekty takie oddolne, dotyczące edukacji kulturowej i bardzo często to mnie też inspiruje. To oczywiście nie jest kopiowanie, ale to jest gdzieś tam jakiś element, że o kurczę, to zrobili bardzo fajnie. To można by zaimplementować do naszego środowiska. Mhm. To mogłoby się przyjąć. No, więc tak, to też w ten sposób. Ale też zupełnie inne czynniki powodują to, że gdzieś tam te pomysły się rodzą. Kasia, co będzie dalej? Chodzi mi o to, że organizujesz sobie różnego rodzaju, że tak powiem, imprezy i no i nie masz czasu dla siebie. A czy jest? Nie, jest tak? Znaczy, to jest coś, co ja lubię robić, więc ja tego nie traktuję, że to jest coś, co mi zabiera czas. Absolutnie nie. Ja po prostu spędzam ten czas tak, jak chcę, tak? Jesteś szczęśliwa z tego powodu? Tak. Tak, jestem. Natomiast cały czas w mojej głowie są takie pomysły, które wiem, że muszę zrealizować. Tylko muszę znaleźć odpowiednie źródła finansowania. Czyli to jest na zasadzie muszę, bo się udusza, nie muszę, bo ktoś mi każe. Nie, absolutnie nie, nikt mi nie każe, tylko ja mam taką właśnie wewnętrzną potrzebę, że ja dla samej siebie muszę to zrobić, ale też dla tych społeczności, które tego ode mnie oczekują.
Najlepiej mi się właśnie pracuje z takimi lokalnymi społecznościami, małymi. One są kreatywne bardzo, prawda? I takie otwarte. Są otwarte i nie są też przesycone różnymi takimi propozycjami. I to, co powiedzieliśmy sobie na początku, będziemy gadać, ale tak naprawdę tematu żadnego nie dokończymy. Bo tak to po prostu działa. W twoim wypadku jest burza prawdziwa kultury i emocji i projektów i wynalazków różnego rodzaju. Dziękuję bardzo serdecznie za naszą rozmowę. Dziękuję. Bardzo się cieszę, że się wreszcie mogliśmy spotkać. Ponawiam zaproszenie na tą kawę. Czyli już niedługo będę na przykład naprawiał stare meble. Bo na przykład. Znając siebie, to bardzo mi się to spodoba. Ale te krzesła, o których wspomniałam, to one też mają historię, bo one kiedyś stały w Grodzkim Domu Kultury. Pamiętam. W pałacyku tam na Zawarciu. I ja pamiętam, jak ja zaczynałam pracę w Filharmonii w 2011 roku, mieliśmy właśnie tam siedzibę tymczasową i ja wtedy na tych krzesłach siedziałam, a teraz właśnie siedzę w nich w muzeum. A ja do Sławka Sajkowskiego chodziłem wtedy na kurs fotograficzny, na kółko i myśmy bardzo często tam robili zdjęcia. Także no właśnie. Gdzieś się wychowaliśmy. Na tych fajne czasy. Katarzyna Chorążyczewska, Tomek Jocz, dziękujemy. Kłaniamy się i do następnego.